Chrystusie, Chrystusie Pan. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, Pan Jezus mówi kolejny raz do nas o przebaczeniu. Ile razy przestąpimy miejsce świątyni, tyle razy będzie Chrystus nam mówił. Już od samego wejścia, czy wybaczyłeś? Będzie pytał. Podejdź bliżej, ale abyś mógł podejść, musisz mieć to pragnienie spotkania mnie. Ale żeby mieć pragnienie spotkania Jezusa, to trzeba mieć w sercu łaskę tę jedną, najważniejszą. Już to serce otwarte. Panie, tyle mi wybaczyłeś i wciąż mi wybaczysz. I wiem, że zawsze mi wybaczysz. Chcę również i ja przebaczyć. Dzisiaj może należałoby wspomnieć, komu przebaczyć. Może nie ma go już na tym świecie, a skrzywdził mocno, czy też skrzywdziła. Zranione serce Twoje dziś, przez lata, bo brakło miłości, bo były słowa nienawiści, słowa, które ranią. Papież Franciszek mówi, zabijają słowa. Kochani bracia i siostry, taki to miecz zabijania jest w rękach wielu. Słowem zabijania. My już nie umiemy rozmawiać normalnie, bo w sercach naszych brakuje tego szczerego pragnienia spotkania Jezusa. Jeśli chcesz Go spotkać, to tylko błagając o wybaczenie sobie i innym. Dzisiaj, w ten dzień kończący rekolekcję w tej waszej niewielkiej wspólnocie w Konstantynowie Łódzkim, tutaj przed nią, która idzie i szuka człowieka. Ona w nawiedzeniu, Matka Najświętsza, idzie wciąż i pyta się i błaga, wracaj, przebacz. Tu w tej małej wspólnocie, ale przecież czy w małej, czy wielkiej, tyle jest nieraz bólu i nieporozumień. Bo człowiek, gdy nie ma Jezusa w sercu, to staje się pyszny. To staje się zapatrzony w siebie. Myśli, że ma zawsze rację. O Boże, daj nam serce Twojej Matki. Matki, która uczy nas pokory, która uczy nas tej miłości zawsze, nawet wtedy, gdy to dziecko, a zwłaszcza wtedy, gdy ono tak mocno cierpi, czy też popełnia błędy. Ona przychodzi, idzie w nawiedzeniu swoim, idzie i szuka nieustannie dla Jezusa. Ale i Chrystus szuka. Dzisiaj wpatrzeni w krzyż Chrystusowy widzimy i wiemy, że na Golgocie były jeszcze dwa krzyże. Mało się o tych krzyżach mówi. Na jednym z nich złoczyńca słusznie skazany
po ludzku, ale czy człowiek może wydać wyrok śmierci? Czy człowiek może zabić? Może, ale w imię czego? W imię jakich wartości? Mówił do nas święty Jan Paweł II. W imię czego można zabić? Czy człowiek może Boga opuścić i zabić w tym ludzkim myśleniu, w sercu drugiego? Zabija w drugim nadzieję, zabija tęsknotę za nim. W imię czego? I na tych dwóch krzyżach złoczyńcy, a dzisiejszy dzień wspomnienie tego z prawej strony. Mówimy dobry Łotr. Łotr, który uznaje swoją winę na krzyżu przed śmiercią. Jezusie, my ponosimy słuszną winę. Ale Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju, jeszcze dziś powiadam Ci. Pan Jezus, umierający na krzyżu, mówi, że będziesz ze mną, bo dla Niego najważniejsze i najważniejsza jesteś Ty. Ja, Ty, każdy z nas. Jesteśmy najważniejsi dla Chrystusa. Ta Jego miłość przewyższa wszystko. I kocha taką samą miłością. Czy wierzysz w to? Więc nie biegaj i nie zabezpieczaj się, by ktoś mówił z Jezusem o tobie. Mów ty do Jezusa. Znam kobietę, która rano wysyła nie wiem ile SMS-ów. Módl się za mnie dzisiaj, módl się za mnie. Ale sama, gdy na rozmowę ją poprosiłem, modli się bardzo mało. Ty proś Jezusa. Jezusie, Synu Dawida, dziś rano, gdy otwierasz oczy i każdego dnia, przebaczam Panie. Błogosław tym, których spotkam dzisiaj. Ale wspomnij na mnie, bo gdyby to był mój ostatni dzień mojego życia, wspomnij na mnie. Będziesz w raju. Jeśli będziesz miał takie pragnienie w sercu. Kochani bracia i siostry, dzisiaj więc patrzymy na nią idącą, która idzie do tych naszych miejsc, gdziekolwiek żyjemy, aby szukać człowieka zagubionego, nieraz uwiązanego w nałogi, w różne przywiązania. O jakże często ten nałóg pijaństwa, który tak bardzo niszczy wiele rodzin, niszczy każdego człowieka. Dzisiaj zaczynają już pić nieletni coraz więcej, kobiety i dziewczęta, żeby zapomnieć. Stańcie nieraz, tak kiedyś stałem w sklepie monopolowym, takim całodobowym. Stałem i mówiłem zdrowaś Mario. Widziałem, gdy podchodzili, ileż widziałem tam również i kobiet. Zagubionych, uciekających przed życiem. Tak. No bo przecież dokąd człowiek ma pójść, jeśli już nie spotyka Chrystusa? Będzie szukał używek, będzie szukał różnych uzdrowicieli, lekarstw, aż w
końcu popadnie w taką depresję. I nagle przyjdzie ten. On nie przychodzi nagle. On tak działa. Będzie mówił, po co masz żyć. Szatan będzie ci mówił, błagaj Boga, by cię zabrał z tego świata. Albo odbierz sobie życie ty. Po co masz żyć? Żyj dla tego, który umiera na krzyżu. Z moim, ze swoim krzyżem mam żyć? Czy z krzyżem, który dotyka mnie głęboko w sercu, mojego cierpienia? Trzeba było usłyszeć mu modlitwę dziecka. Jak modlitwę dzisiaj mamy dziewczynki między tutaj waszych rodzin. Proszę cierpca, bo moi rodzice w niedzielę chcą odpoczywać. A ja proszę, żebyśmy szli na spotkanie z Jezusem do kościoła. Modlitwa jej. Czyż trzeba tragedii, żeby dopiero zmienić życie i serce? Dzisiaj możesz, trzymając w ręku krzyż Jezusa, dziś możesz powiedzieć, przemień to moje serce. Ja już chcę być inny. Ja chcę kochać. Tak, bracia i siostry. Bo niech w tym dniu dzisiejszym będzie miłość sławna. Chcę kochać. Bo im więcej kochasz, tym więcej jesteś gotów wybaczyć. I nie mów mi. Nie mów mi nic więcej. Możesz mieć wielkie stanowiska, pieniądze, władzę. Ale jeśli nie masz miłości, to ubogim człowiekiem jesteś. Możesz mieć godności nawet. Ale jeśli nie masz pokory i miłości, to tak bardzo ubogi jesteś. Nie mów o drugim źle. Nie szukaj w drugim tego, co złe. Ale odnaleźć trzeba w drugim Jezusa. Gdy nie rozpoczniesz szukać w nim Chrystusa, piękna i dobra, to znaczy, że jeszcze nie spotkałeś tak blisko Jezusa. Jezus dziś przychodzi. Więcej schodzi z krzyża. Wołali do Niego, zejdź z krzyża. Nie schodził, ale dla ciebie zejdzie. Zejdzie z krzyża, by powiedzieć, wiesz, dla ciebie chcę wrócić na ten krzyż. Chcę umrzeć, ale wiedz, że zmartwychwstał, abyś nie zatracił nadziei.